Jesteśmy przed meczem 1/16 finału Pucharu Polski z Legią Warszawa. To dla nas wyjątkowy mecz, bo wyjątkowe rozgrywki, ale też już na kilka dni przed spotkaniem wyprzedane zostały wszystkie bilety na to spotkanie. W związku z tym i format naszych kulis dzisiaj jest wyjątkowy. Wywiad z Florianem Hartercem przeprowadzi Michał Kostka, czyli dwóch bocznych obrońców. Dzisiaj wymieni się podaniami, ale słownymi. Michał, oddaję Tobie mikrofon i zapraszam do rozmowy. Dziękuję bardzo. Zapytam się Floriana najpierw, jak on się przygotuje przed meczem z Legią Warszawą. Flo, wie bereitest du dich auf das Spiel mit Legia vor? Also ich habe da immer die gleichen Abläufe. Ich werde mich vorher gut ernähren, werde gut essen, gut schlafen und dann werde ich mich ganz normal wie auf jedes Spiel vorbereiten. Ich freue mich drauf. On powiedział, że jak przed każdym meczem będzie regenerował się bardzo dobrze, będzie dobrze jadł, będzie dobrze spał i to dla niego jest najważniejsze przed meczem. Zapytam się teraz, czy musimy się bać przed Legią, czy potrzebujemy jakiś respekt do nich. Müssen wir uns verstecken vor Legia? Brauchen wir irgendeinen Respekt? Respekt sollte man vor jedem Gegner haben. Legia ist einer der größten Clubs in Polen, aber wir haben keine Angst. Wir werden unser Spiel durchziehen und am Ende wollen wir natürlich auch eine Runde weiterkommen. Deswegen werden wir unser Spiel genauso weiterdrücken und versuchen, eine Runde weiterzukommen. Potrzebujemy Respekt, jak przed każdym zawodnikiem, przeciwnikiem. Ale będziemy też ofensywnie grać. Zapytam się Floriana teraz, czy się dalej tak stresuje przed takimi dużymi meczami jak w Bundeslidze na Legia. Bist du noch vor solchen Spielen wie Legia zum Beispiel gestresst? Also nervös bin ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt auch schon älter bin. Aber so eine gewisse Anspannung ist immer da. Das Stadion wird voll sein und die Menschen werden aus Legnica hierher kommen, um natürlich auch die Überraschung zu sehen. Und da ist so eine kleine Vorspannung immer gut. Florian powiedział, że się po prostu nie boi, ale on się bardzo cieszy na ten mecz i chce jak najlepiej też zagrać. Zapytam się jego, jak on się teraz będzie albo czy czuje tu w Legnicy, bo już półtora roku tutaj jest. Du bist hier schon seit anderthalb Jahren. Wie gefällt es dir hier in Legnica? Ja, Legnica ist eine kleine Stadt, hat aber ein bisschen was zu bieten. Ich bin hier öfter im Park, weil ich gerne draußen bin. Ich habe einen kleinen Hund, der gefällt mir ganz gut. Eine kleine, süße Innenstadt, also von daher gibt es ein bisschen was zu tun. Ist süß, ich fühle mich wohl hier. Powiedział, że Legnica bardzo małe, fajne miasto jest. Ma malutkiego pieska, chodzą też często do parku. I tak. I to koniec. Zapytam się Floriana teraz, gdzie wszędzie w Polsce był, czy tylko w Legnicy, czy jeszcze poza Legnicy gdzieś indziej. Wo warst du denn noch außer Legnica in Polen unterwegs? Also meine Frau und ich, wir fahren schon gerne uns andere Orte anzugucken und wir waren in Sobot, in Danzig, wir lieben das Meer. Wir waren in Zakopane, wir waren in Krakau, wir waren in Warschau. Wir haben uns, glaube ich, schon ganz Polen angeschaut und uns gefällt sehr gut hier. Super schöne Städte und ja, sehr, sehr schön hier. Powiedział, że z żoną prawie całą Polskę już zwiedzili Zakopane, Polskie Morze, Kraków, jak państwo już słyszało chyba. I powiedział, że Polska jest też bardzo ładna. Zapytam się jeszcze poza tym, co jeszcze robi, jak w wolnym czasie nie mamy treningów, co tu w Legnicy robi. Wenn wir mal kein Training haben oder so, was machst du in der freien Zeit? Ja, ich studiere nebenbei Sportmanagement, da geht jetzt im Moment viel Zeit drauf, habe ich 2-3 Mal Vorlesung die Woche.
Und sonst bin ich mit meinem kleinen Hund draußen, mit Bianca, oft spazieren und ja, schauen uns ein bisschen die Gegend an, also ganz entspannt. Florian studiuje teraz sportmanagement. To 2-3 razy w tygodniu się uczy i jak już powiedziane było, że z żoną i z pieskiem malutkim idą na spacerki i dużo. Florian powiedział dla Pawła, że za rok wywiad zrobi po polsku. Niestety ja tu siedzę, ale się zapytam i tak, jakie polskie słowa zna. Du hast Pavel versprochen, dass du in einem Jahr hier sitzt und ein Interview machst. Welche polnischen Wörter kennst du denn aber? Polsku, I can speak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 tysięcy until 17, 12 and. And I can say lewa, prawa on the pitch and I can say cześć, dzień dobry, jak ci idzie and. But I can not say, also ich kann nicht sagen jetzt mehrere Sätze hintereinander. Parę słówka, jak Państwo teraz słyszały, umie powiedzieć, ale tak całkowicie nie umie się dogadać. Zapytam się teraz jego, jak się różni życie w Polsce i życie w Niemczech, bo też poza tym też był w Izraelu i tego się zapytam. Du warst ja nicht nur in Polen und Deutschland, sondern auch in Israel. Wie unterscheiden sich die Länder voneinander? Da gibt es große Unterschiede. Zu Deutschland, Polen nicht so groß, aber wenn du dann in Israel lebst, ist es dann schon eine andere Kultur, andere Menschen, anderes Essen. Dort ist es auch teilweise immer warm, also da gibt es keinen richtigen Winter. Und da ist natürlich auch die Situation mit dem Krieg drumherum noch mal ein bisschen anders. Aber es war eine super schöne Zeit dort, wir haben es geliebt, es war eine schöne Erfahrung und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Między Niemcami i Polską nie ma takiej dużej różnicy, powiedział, ale w Izraelu to całkiem inne życie, nie ma takiej zimy tam, zawsze ciepło, inna kultura jest, inne jedzenie, ale powiedział, że też mu się bardzo spodobało tam. Ja wiem, że Florian ma jeszcze rodzinę w Polsce i to się zapytam jego. Ich weiß selber, du hast noch eine Familie aus Polen. Was kannst du dazu noch sagen? Achso, ja, meine Mutter ist damals aus Opole. Und mein Opa und meine Oma kommen da auch erst. So einem kleinen Ort namens Malina. Sie sind damals aber geflüchtet auch nach Deutschland und leben dort in Offenbach in der Nähe von Frankfurt. Falls es euch was sagt. Und ja, leider hat mir Mama nie die Sprache beigebracht, weil mein Vater Deutsch war und wir haben zu Hause dann immer Deutsch gesprochen dann früher, um uns anzupassen. Aber ja, ein bisschen Verwurzelung habe ich ja und deswegen ist es mir alles nicht so fremd. Mama i dziadek i babcia są z Opolu, ale dawno temu pojechali do Offenbach, to jest koło Frankfurt nad Menem. Powiedział, że szkoda, że polskiego języka teraz nie zna, bo mu się teraz bardzo przydałoby, ale jego ojciec był z Niemczech i dlatego z nim po niemiecku czy czas gadał i by się mu przydało teraz polski powiedział.
Florian też był w młodzieżowym... Kurde. Florian też dużo występował w drugiej Bundeslidze. Jeśli się go zapytam, co różnica jest w drugiej Bundeslidze, a między naszą pierwszą ligą. Was ten der Unterschied zwischen der zweiten Bundesliga in Deutschland und der ersten Liga hier in Polen? Also für mich sind so zwei, drei Dinge, die unterschiedlich sind. In der zweiten Liga ist die Fankultur in Deutschland doch, dass alle Stadien sehr groß sind und alle auch sehr voll sind. Da kommen jedes Spiel 20, 30, 40.000 Zuschauer und da ist schon eine andere Energie dann auch im Stadion. Und die Intensität in den Spielen ist noch etwas höher, also die Laufbereitschaft, die Sprints, man muss immer noch mehr konzentriert sein. Das ist noch ein großer Unterschied zu unserer Liga hier in der Pierwsza Liga. Florian powiedział, że stadionie w Niemczech są o wiele większe i że co mecz są pełne stadiony i że intensywność po prostu jest o wiele większa, że podania mocniejsze i w sumie to troszkę szybsza gra niż tutaj w Polsce jest. Ja grałem w polskiej reprezentacji, Florian grał w niemieckiej. Teraz jego się zapytam, czy w ogóle był temat jakiś, czy by też dla Polski by zagrał. Flo, ich habe ja für die polnische Nationalmannschaft gespielt, du hast für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Ist das Thema irgendwann aufgetreten, für dich mal in die polnische zu gehen, oder war das kein Thema? Nee, da muss ich sagen, das war damals nicht der Fall, weil ich alle Jugendmannschaften durchgegangen bin in der Nationalmannschaft und dann direkt auch mit 18 Profi wurde in Deutschland bei Werder Bremen. Und da kam auch leider nie die Frage auf, ob ich spielen könnte. Es war leider nie Thema, hätte mich bestimmt auch gefreut, weil ich Wurzeln hätte, aber es war leider nie Thema. Florian by się bardzo cieszył, że jakby dostał z reprezentacji jakieś zapytanie. Ale on w młodzieżówkach wszędzie grał w Niemczech, także tematem nie było. Dobra, to bym zakończył tę rozmowę. Bardzo mnie to cieszy, że mogłem tutaj trenować kiedyś na Kanał Plus, jak wystąpię. Florian, dziękuję bardzo, tobie również. Dziękuję. I widzimy się na meczu i hej mieć. Hej mieć. Mamy mądrze blisko siebie, ale kurwa początek ma być ogień. Idziemy wysoko do presu, jeden strzał, drugi, idziemy. Tak jest. Kto wygra mecz? Jest! Just to blast out!